Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 22, w wersetach od 14 do 23? Gdy przyszła godzina, zajął miejsce u stołu, a z nim 12 apostołów. Powiedział do nich: gorąco pragnąłem spożyć z wami tę paschę, zanim ja zacznę cierpieć, bo mówię wam, że jej więcej nie będę jeść, aż wypełni się w Królestwie Bożym. Wziął kubek, podziękował i powiedział: weźcie to i podzielcie między siebie. Powiadam wam, nie będę odtąd pił z owocu winnej latorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: to jest moje ciało, które za was jest dawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie kubek, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kubek to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Oto ręka tego, który mnie wydaje, ze mną jest u stołu. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, tak jak postanowiono, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli pytać jeden drugiego: kto z nich miałby to uczynić? Ta pascha stała się pożegnalną wieczerzą, ponieważ były to ostatnie chwile, jakie Pan spędził przed swoją śmiercią z bliskimi Mu uczniami. Wraz z tą ostatnią paschą, aż do nadejścia tysiącletniego królestwa, przecięte zostały także więzy łączące Pana z Jego ziemskim ludem. Był to ostatni akt Pana, jako Syna Człowieczego, którego dokonał pod zakonem. Uczniowie mieli podzielić między siebie kielich paschalny. On sam nie mógł mieć już udziału w tym, co mówiło o radości Bożej z Izraela, dopóki nie wypełniło się to, co mogło być jedyną podstawą dla tej radości – jego śmierć. Wieczerza Pańska, którą ustanowił od wersetu 19, nie jest już obrazem przyszłej ofiary jak Pascha, lecz pamiątką dokonanego dzieła. Czy nie zauważamy, z jaką czułością Pan dwukrotnie wypowiedział słowa „za was”? Tak, On mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czytamy w liście do Galacjan, 2:20. On oddał siebie także za nas, swoje zgromadzenie, gdyż bardzo je umiłował. Dowiadujemy się o tym z listu do Efezjan, 5:2-25. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Czy w odpowiedzi na Jego wielką miłość do ciebie wypełniasz życzenie Jego serca i czynisz to na Jego pamiątkę? Jakim bólem musiało być dla Jego serca wskazanie swego zdrajcy i Jego straszny koniec? I to w ostatnich wspólnych godzinach spędzonych z drogimi Mu uczniami.